Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Aby zrozumieć, o czym Jezus mówi w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, musimy odwołać się do trzeciego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie święty Jan Chrzciciel, poprzednik Chrystusa, określa jego posłannictwo jako chrzest ogniem Ducha Świętego. Nie chodzi tu zatem o ogień gniewu Bożego, ale o ogień, który oczyszcza szlachetne metale jak rudę złota lub srebra, o ogień miłości Bożej, któremu na imię Duch Święty. Jezus bardzo pragnie, aby ten ogień rozpalił serca wszystkich ludzi, oczyścił je i przygotował na jego chwalebny powrót. Stawiamy jednak opór w przyjmowaniu i poddawaniu się oczyszczającemu ogniu Ducha Świętego. Boimy się odarcia z własnych przyzwyczajeń, a może i grzechów, nałogów. Jezus także doznawał trwogi w przeddzień swojej męki, ale jednak podążał za wolą swojego Ojca, przyjmując krzyż i składając siebie ofiarę za zbawienie świata. Jak długo istnieje sytuacja, w której jedni z nas chcą podążać za wolą Bożą, a inni wbrew tej woli wybierają własny styl życia, tak długo nie będzie prawdziwego, głębokiego pokoju między nami, ale rozłam i podziały. Załagodzić ten spór, ten duchowy i mentalny rozłam można jedynie świadectwem tych, którzy już żyją według Ducha Świętego. Świadectwo autentycznego chrześcijaństwa ma moc zafascynowania i pociągania innych do Chrystusa. To jest droga prawdziwego pokoju, której szukamy. Zjednoczyć wszystko na nowo w Chrystusie.